Co wydarzy się wkrótce? Zapraszam Państwa na wróżbę z kart Tarota i Lenormanda. Kochani Państwo, zobaczmy, jakie problemy Was tutaj dręczą i jak rozwinie się to wszystko dotyczące Waszych problemów, Waszych spraw, czy może trosk w najbliższym czasie. Zapraszam na wróżbę. Oczywiście witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam również na wróżby indywidualne. W razie potrzeby napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam. Kochani Państwo, więc zabieramy się. Jest to jedna wróżba, więc nie ma do wyboru żadnych grup. Obejrzyjcie całuśką wróżbę od początku do końca, ponieważ jest to jedno czytanie kolektywne. Powiedzcie karty Tarota, jaki problem jest ważny aktualnie, 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 jaki problem jest ważny aktualnie. Jaki problem jest ważny aktualnie? Księżyc. Jak rozwinie się ta sytuacja? Dobrze. Księżyc mówi być może o jakiejś tęsknocie, o jakimś rozmyślaniu wieczorami, nocą, w jakichś snach, marzeniach, być może również o jakichś tajemnicach i ukrytych sprawach, jakiejś niewiadomej, być może o jakimś połączeniu duchowym z waszą ukochaną osobą. Tęsknota za tą ukochaną osobą. Oczywiście księżyc to też tęsknota za zbliżeniem, intymnością, seksualnością, za mężczyzną, jeśli jesteście kobietami, osobami pytającymi. Przede wszystkim księżyc to ukryte sprawy. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda na ten temat. Tak, ukryte sprawy. Tak, już mamy trzy karty właściwie ukrytych spraw, tajemnic, nieszczerości, być może kłamstwa. Być może zdrady, być może lęków przed wyjaśnieniem, jakaś nieszczerość. Ktoś nie pokazuje Wam prawdziwej swojej twarzy, tylko maskuje się lub maskuje prawdę. Nie mówi Wam do końca szczerze o swoich sprawach lub nie pokazuje Wam swoich uczuć, nie pokazuje Wam swojej właściwej, autentycznej twarzy. Tutaj też mamy kartę tajemnic, czyli coś w tej księdze jest zamknięte pod kluczem, czyli jest dużo spraw niewyjaśnionych, tak, które są zamknięte pod kluczem i te sprawy jakby są sekretne i o nich nie wiecie, przez to są w waszej relacji, w waszej związku, w waszym małżeństwie straty. Jest potrzeba spotkania się lub wyjazdu lub nie wiem, wspólnego wyjazdu czy spotkania się i wyjaśnienia tych spraw, które są tutaj zawikłane, niejasne, pod osłoną nocy, ukryte, sekretne. I tutaj chodzi o jakieś głębsze uczucia, spełnienie marzeń z tą osobą, waszą ukochaną, o której myślicie. Głębsze uczucia, tak, które macie do tej osoby i przez którą oczywiście cierpicie, za którą tęsknicie. I jest tutaj dużo jeszcze spraw do wyjaśnienia, dużo też nieszczerości.
Co wydarzy się wkrótce? Wspomnienia, melancholia, wspominanie przeszłości, tego związku, tej osoby ukochanej, być może tego partnera, być może dzieci, wspominanie, rozmyślanie, tęsknota. Cztery kielichy, czyli tutaj bardzo emocjonalnie, tak? I być może jakieś marzenia, iluzje, które macie. Tutaj dwie jakby karty wręcz tęsknoty. Więc widzę, że jest tutaj na pewno uczucie takie, no jakaś emocjonalna pustka, tęsknota, ale również dużo strat w tej relacji. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce, jak rozwinie się ta sytuacja. Jak rozwinie się ta sytuacja, co wydarzy się wkrótce. No, myślicie, że rozwinie się ta sytuacja dobrze, że wszystkie te jakby opóźnienia, skomplikowane sytuacje, problemy, zawikłania poprzez Waszą komunikację się wyjaśnią i nastąpi znowu harmonia, balans, zgoda i pójdziecie w jednym kierunku znowu. Wybierzecie tutaj jeden kierunek razem konkretnie, tak? Jedną drogę. Tutaj pełna nadziei jesteś na pozytywne załatwienie spraw, na szczęście. Tutaj tych zawikłań, tych, być może jakaś inna kobieta jest, tak? Rywalka, konkurentka, być może inne problemy finansowe, nałogi, komplikacje. Masz nadzieję, że to wszystko się rozwinie. Chcesz tutaj komunikować, pisać, rozmawiać z Twoją osobą ukochaną. Chcesz, by nastąpiła zgoda, harmonia, żeby wszystko się znowu pięknie rozwinęło, być może piękna seksualność, piękna intymność i pójście znowu w jednym kierunku. Kochani, więc mogłabym zatytułować tę dzisiejszą wróżbę słowem jednym, tęsknota. Tęsknota za kimś, kogo kochacie, tęsknota za byciem razem, za harmonią, za balansem, ale również chęć wyjaśnienia, nadzieja na wyjaśnienie wszystkich zawiłych spraw i nieszczerości, ukrytych spraw, które są jeszcze pod osłoną nocy. Więc życzę Wam z całego serca, by te sprawy ciężkie, zawikłane, niezależnie czego one dotyczą, wyjaśniły się, wyszły na światło dzienne i by wszystko dobrze się poukładało. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.